Cześć wszystkim. Rozpoczynamy szósty dzień naszego maratonu. Tak. I teraz będą trzy dni w maratonie, do których gierki zostały wylosowane na kole. Pierwszą tą gierką jest taką gierką. Pierwszą jest Papa's Burgeria to go. Więc w dniu dzisiejszym będziecie mieć 10 odcinków z Papa's Burgeria to go. 5 będzie bez premiery. Końcowe 5 będzie z premierą. Więc uważajcie, żeby nic nie przegapić. Jak coś przegapicie, to sobie nadrobicie w późniejszym terminie. Zaczynamy. Tak, te odcinki w Burgeria to go nie będą jakoś długo trwać, no bo one się w zasadzie opierają na 8 zamówieniach. I tyle. Czy dziś szósty dzień to będzie pierwszy w tym maratonie? Ostatni to będzie to dzień 45. Dobra, to zaczynamy. Powtórzą się 3 dni. Niedziela, poniedziałek i wtorek. To się te 3 dni powtórzą w czasie tego maratonu, a reszta to będzie po razie. Dobra, zaczynamy. Pierwszą nową osobą, nie pierwszą, kolejną nową osobą jest Maggie. No dobra, no to zaczynamy. Oczywiście od wstawienia mięsa. I włączmy jeden dzwonek. Jak mi ktoś teraz zamówi żółty, no to będę mógł żółty nałożyć. O. Okej. Jest gotowe. Teraz pomarańczowe. Po co miałem ustawiać na wszystkie te mięsa ten dzwonek, skoro jeden wystarczy? No właśnie. Nie ma co się tak rozkręcać, jak to tylko potrzebnie czas by zabierało. Okej, okay. Próbujemy robić te perfekty. Chyba jeszcze nie mamy kompletu perfektów, ale nie chcę tego sprawdzać. Chcę robić zamówienia. Jest ich 8 łącznie przez całe wszystkie dni do końca serii. Będzie 8. 8 zamówień. Nie da rady więcej i nie da rady mniej. 8 zamówień zawsze trzeba wydać. I zawsze potrzebuję mnóstwo mięsa. Robię tylko pomarańczowe, a kto wie, czy nie przyjdzie jakiś inny klient. Jak chcę robić perfekty, to nie będę robił takich szybkich odcinków wtedy, nie, bo trzeba do perfektów, to trzeba bardziej się ustawiać. No, lepiej to ustawić trzeba, jak się chce perfekty. A perfekty chyba już mamy osiągnięte. Chyba. 5 osób ma złoto. O, dobra, perfektów jest dopiero 17. Jeszcze 13 tych perfektów przydałoby się trafić. Tylko nigdy nie wiem, gdzie te perfekty się gubi. Gdzie tak naprawdę te punkty z tych perfektów? Za co te perfekty nie wychodzą? Gdzie są te jakby złote środki, które przy perfektach są punktami kluczowymi? Bo chyba coś trzeba ma jakoś tą szybkę tak ładnie ustawić, żeby była nad na środku bułki, nie? Trzeba jakieś odniesienie na ścianie znaleźć, żeby ta szybka była idealnie ustawiona i wtedy jak w odniesieniu na ścianę będzie dobrze ustawiona szybka, to będzie łatwiej z perfektami. 98 lub 99, wyskakuje. Okej, okay, Juta. Ewentualnie bazować na tych łatwych zamówieniach. Poczekaj, kliencie, bo mi przychodzicie wszyscy. Nie nadążam.
I musztarda. O, jajko jest. O, Taylor nie pamiętam, żeby jajko zamawiał. Bo nie było w innych burgeriach jajka. W innych burgeriach, no, akurat jajka nie było nigdzie. Okej, perfekta, nie ma. Tony. Żółte mięso. Okej, teraz oliwki, pomidory i bułka. Chyba jest środek. Jak tam Zoe? O, jest jakiś perfekt. Jest w końcu jakiś perfekt od paru dni. Mandy. Będziesz miała kolejne złoto pewnie. W karierze burgeri. Trzeba zrobić to mięso. Chciałbym znaleźć jakieś odniesienie na światełko, żeby, no, żeby tym światełkiem się sugerować. Wtedy będzie łatwiej, jak znajdę jakieś odniesienie, jak ustawić, żeby to światełko było ustawi. Jeżeli dobrze ustawię w odniesieniu do tego światełka, to będzie łatwiej z perfektami. Okej, jojo. Czerwone mięso. Nawet dwa. Dobrze, nie mam takich, więc się dorobi. Mam pełno pomarańczowych. Dzięki czemu łatwiej się ustawiają te zamówionka, nie? O. Jeszcze gorzej. Czyli trzeba. Tak, wiem, punkty za czekanie lecą. Ale już dobra, beauty tak nie będzie 100% na całym dniu. Juta tu była. Jak perfekty jeden dzień nie zrobimy. Będzie sukces. No. I to 92 to tak łatwo nie. Tak szybko to nie spadło, nie? Do 92. To ja już te punkty wcześniej potraciłem. Majonezik. O, cebula. Sałata. Pomidor. No i koniec. Mandy. 97%. Ok. No i nie mam zamówienia. Jest jedno, drugie. No, nie widzę tego z takiej wysokości, czy to jest środek, czy nie. Jak to spadnie, no to wiemy, jak to jest. Że w sensie, że czy dobrze, czy źle. Okej, perfekta nie ma. 30 raz wydałem ten ser. Dobrze, waiting prawie 100%.
2000 mieliśmy, zdobyliśmy tylko 1000. Jest jeszcze drugi taki 1000 trzeba osiągnąć. Jak tak patrzę na to, ile punktów zdobyłem w tym dniu. A nie, to jest kasa. To 1600 to jest kasa. No 2600 mieliśmy do zdobycia, a nie 3000. Totalne punkty z dzisiejszego dnia to 1043 czwórki. Jeszcze 1250 zostało do zdobycia. A więc do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Cześć.